Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Nos Kleopatry i Wąsy Borkowicza, czyli spotkaniach z historią i archeologią uniwersytecką w Szczecinie. W cyklu, który jest produkowany przez Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz portal w Szczecinie. Dziś gościmy w miejscu specjalnym, gościmy w galerii wystaw tematycznych Podziemne Trasy Szczecina, więc jesteśmy w podziemnym Szczecinie pod dworcem szczecińskim. Jest to oczywiście wywołane przez temat rozmowy i przez mojego rozmówcę, którym dziś będzie pan doktor habilitowany Grzegorz Kiarszys, zajmujący się archeologią konfliktów, archeologią zimnej wojny, a więc jesteśmy w miejscu jak najbardziej adekwatnym do tematu. Zanim zaczniemy o archeologii konfliktów, archeologii współczesności, to chciałbym zapytać Ciebie o Twoje wcześniejsze przygody z archeologią, bo jednak jesteś archeologiem, który zaczynał w taki, powiedziałbym, sposób niebudzący jakiegokolwiek zdziwienia, czyli byłeś archeologiem, którego najczęstszym pewnie narzędziem była łopata, pędzelek i te inne rzeczy, które kojarzą nam się z archeologią. Tak, zgadza się i myślę, że to jest dla archeologów w ogóle sprawa, można powiedzieć, pokoleniowa dla mojego pokolenia. Większość archeologów, którzy ukończyli swoje studia w czasie, kiedy ja to też robiłem, czyli ja skończyłem studia w 2004 roku, później nabierała doświadczenia w pracy na wykopaliskach, to były takie wykopaliska inwestycyjne, więc jeździło się po autostradach, które wtedy były budowane, robiliśmy różnego rodzaju nadzory, pracowaliśmy w tych ekipach, więc w zasadzie było to takie doświadczenie wykopaliskowe, takie związane z metodą, tą główną stosowaną w archeologii, czyli łopata, jakieś tam pomiary, rysunki, zdjęcia i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie naukowe, to doświadczenie tak naprawdę dopiero pojawiło się w momencie, kiedy zacząłem pracować na uczelni. Tutaj o tych doświadczeniach wykopaliskowych nie mówię tylko w perspektywie Polski, bo w Polsce, jak pamiętamy, jeszcze półtorej czy dwie dekady wstecz było mnóstwo takich wielkich inwestycji. Dziś możemy jeździć po tych pięknych drogach, często jak jadę jakąś autostradą, to sobie przypominam, ach, tutaj było stanowisko, na którym prowadziłem badania, najbliższe od Szczecina, to jest akurat druga taka nitka obwodnicy miasta Międzyrzecz i tam faktycznie tak, pracowałem też, robiłem badania wykopaliskowe. No, a później były inne kraje, różne kraje Europy, w których również były podobne inwestycje i tam także pracowałem. Zanim wróciłem do kraju i zająłem się tym prawdziwszym takim wymiarem nauki, tym, który nie wiąże się tylko ze stosowaniem metod, ale także z interpretacją, z krytyką źródeł, z poszukiwaniem nowych rzeczy. No i tak zaczęła się ta przygoda z nauką. Ale to wciąż była też archeologia osadzona, powiedzmy, we wczesnym średniowieczu, w tej rzeczywistości, która nam się kojarzy jednoznacznie z archeologią. Przypomnę, że jesteś autorem książki Trzy światy średniowiecza, książki, która była swego czasu, myślę, głośna, która pokazywała pewnego rodzaju perspektywę też z jednej strony tych badań, które są prowadzone, ale też wyznaczała pewnego rodzaju nowe kierunki, czy też była taką, myślę, ciekawą instrukcją dla tych, którzy poszukują czegoś więcej niż tylko takiego katalogu tego, co zostało wykopane i tego, co można było uzyskać w trakcie badań. To prawda i ja wiem, w jakim kierunku zmierzę, żeby pokazać pewien kontrast za chwilę i zwrot takiej akcji. Faktycznie takie pierwsze poważne badania, które robiłem, gdy już zacząłem pracę na Uniwersytecie Szczecińskim, można powiedzieć taki pierwszy prawdziwy program badawczy, dotyczył badań nad osadami obronnymi średniowiecznymi z regionu, z którego ja pochodzę, więc z Dolnego Śląska, z ziemi górowskiej. Tam tytuł tej książki to nie jest tylko Trzy światy średniowiecza, ale jest też taki podtytuł Juxta Castrum Sondovel. Tak. No i ten Sondovel to jest taki jeden z większych grodów z regionu, z którego pochodzę. To jest mała miejscowość, wieś chyba. To jest wieś. To jest na wieś Dolnym Śląsku. Dokładnie, ale w tamtych czasach, w czasach, gdy tam był gród, no to
był to środek kasztelański, było to bardzo istotne, ale to, czemu, to, co przyświecało tym badaniom, ta główna myśl, nie tyle była związana z samą chronologią, co bardziej z tą tożsamością lokalną. Musimy pamiętać, Dolny Śląsk, ta część, w której ja mieszkam, to są też ziemie odzyskane, to jest też dziedzictwo archeologiczne, które dziś wtedy wydawało się być niczyje, prawda? Bo tam są ludzie, którzy są napływowi, co prawda od kilku pokoleń, ale oni dopiero oswajają tę przestrzeń, oswajają ten krajobraz, w którym mieszkają i te stanowiska archeologiczne, które tam się znajdują. Więc ja tą moją pracą, taką podstaw, chciałem dołożyć cegiełkę do wiedzy na temat regionu i na temat tego potencjału tych stanowisk, tego, że one są atrakcyjne, interesujące. Tam zresztą są piękne krajobrazy nad rzeką Baryczą na przykład, ale nie tylko, które można odwiedzić i przy okazji właśnie też zobaczyć takie dziwne miejsce, jakieś tam wały ukryte w tym krajobrazie. Plus, gdy mamy tę wiedzę o tym, czym były te wały, jaką pozostałością są, a wiele z nich ma ponad 1000 lat, to już rozbudowuje wyobraźnię, całą tę historię tego miejsca i faktycznie po tym projekcie zaczęły się wizyty w tych miejscach, wiele osób zaczęło je odwiedzać. Między innymi jest taka lokalna grupa, w której działają też regionaliści, dość prężnie działają i między innymi ta grupa też odwiedza od czasu do czasu te miejsca, wysłuchuje też tych historii, bo robimy sobie takie spotkania. I powiedziałeś o tych nowych prądach, o tych metodach, które tam zastosowałem. Ja postarałem się troszeczkę inaczej podejść do całej tej historii, do tych badań. To znaczy ja zastosowałem takie metody, które poznałem jeszcze na studiach, a później starałem się rozwijać umiejętność ich stosowania. To są tak zwane metody teledetekcyjne. To jest wykorzystanie między innymi zdjęć lotniczych, lotniczego skanowania laserowego, jakichś zobrazowań satelitarnych, metod geofizycznych. To wszystko w taki bardzo naukowy sposób brzmi, ale to są takie metody, które często my jako archeolodzy czerpiemy z innych dyscyplin, na przykład z geografii, one służą do badania krajobrazu. Ale skoro mamy stanowiska archeologiczne, które są częścią tego krajobrazu, które są wałami, czymś, co wystaje ponad teren, co jest dziwne, co wydaje się być nienaturalne, to te metody właśnie równie dobrze jak do badania jakichś wydm, paleomeandrów czy biegów rzek nadają się także do badania tych stanowisk archeologicznych. I dzięki tym metodom można nie tylko lepiej je wyeksponować, pokazać ludziom, bo efekty tych metod są bardzo plastyczne, bardzo estetyczne, można je pięknie zobaczyć na ekranie komputera, czy na przykład na kolorowej ilustracji w książce, ale te metody pozwalają też dokonać takiej głębszej interpretacji, stwierdzić, co się tam wydarzyło, jak ten obiekt został zniszczony. Badania geofizyczne pozwalają stwierdzić na przykład, czy dane grodzisko zostało spalone, a jeśli zostało spalone, to kiedy, czy podczas najazdu, czy być może w momencie, kiedy doszło do ekspansji państwa piastowskiego i ci ludzie, ci plemienni Słowianie, opuszczając to miejsce, po prostu uciekając z niego, spalili za sobą to miejsce, zastosowali tę metodę spalonej ziemi. Tych interpretacji było bardzo wiele, tych historii podczas tych badań powstało też bardzo wiele, zresztą była później seria spotkań. I ta książka jest podawana jako taki przykład zastosowania metod nieinwazyjnych w badaniach krajobrazowych właśnie tych stanowisk, bo to nie są tylko pojedyncze interpretacje każdej metody oddzielnie, ale one pokazują, jak komplementarnie te metody mogą ze sobą współdziałać i o ile mogą wzbogacić naszą wiedzę o stanowiskach, które są już znane i które nawet były wykopaliskowo badane. Wspomniałeś o ALS, czyli Airborne Laser Scanning, a więc takiej metodzie, którą opisywałeś jako jedną z wielu. Ona staje się coraz bardziej powszechna, również wśród, powiedziałbym, nieprofesjonalnych miłośników archeologii czy miłośników przeszłości, którzy próbują na podstawie tych bardzo ciekawych zdjęć, zresztą pobudzających wyobraźnię, jak powiedziałeś, odkrywać przeszłość. Ale to też nie jedyny taki wątek, który mnie w tej twojej książce pierwszej zaciekawia, ale też takie rozważanie o świadomości historycznej. Zupełnie, powiedziałbym, mało kojarzące się z archeologią, więc widać w tobie takie zacięcie, powiedziałbym, metodologa, człowieka, który zastanawia się nad tym, czym ta przeszłość może być z punktu widzenia dzisiejszego. Przecież mówimy o świadomości dzisiejszych ludzi, a nie o świadomości tych ludzi, którzy żyli przed 700, 800 czy 1000 lat. Skąd takie zainteresowania? Przeszłość jest elementem tożsamości, tak? I często tego nie dostrzegamy w życiu codziennym, natomiast ona jest jakąś cegiełką, która buduje naszą tożsamość i sposób, w jaki patrzymy
na świat. No i można świadomie tę tożsamość budować właśnie pokazując pewne interesujące przykłady. Zatem równie interesujące według mnie jest badanie tej przeszłości, tej, która się wydarzyła, tego, co miało miejsce, tego, jak ci dawni ludzie żyli, jakie warunki mieli, jak wyglądało środowisko, które ich otaczało, ale podobnie interesujący jest sam temat tego, jak my patrzymy na tę przeszłość, w jaki sposób czynimy tę przeszłość użyteczną, dlaczego coś staje się na przykład zabytkiem, dlaczego zaczynamy to miejsce chronić, dlaczego zaczynamy to miejsce odwiedzać. I to jest ta metafora podróży, dość często używana przez historyków, przez archeologów. Ona powstała zresztą na gruncie metodologii nauk. Ja podaję taki przykład zaczerpnięty z antropologa, z Lévi-Strauss'a, dla którego podróże po świecie, badanie ludów tradycyjnych, to była taka metafora podróży w przeszłość, kiedy on, badając ludy tak naprawdę, które żyły w jego czasach, dostrzegał tę własną przeszłość, mógł w jakiś sposób ją narratywizować, mógł poznawać tę inność. Ludy żyją nie tylko w innych warunkach geograficznych, nie tylko mają dostęp do innej technologii niż my, nie tylko ta technologia jest rozwinięta na innym poziomie, ale tak naprawdę w głębszym sensie te ludy żyją w innej zupełnie rzeczywistości. Ich świadomość jest zupełnie inna. To jest tak, jakby ci ludzie żyli w świecie równoległym do nas. Ale nie odpowiedziałem na to pytanie. Ale jeszcze tylko do tego Lévi-Strauss'a, bo to jest, przeszłość jest obcym krajem, prawda, który tak my jest. Odkrywamy. To dotyczy nie tylko archeologii, dotyczy antropologii w ogóle, czy dotyczy innych nauk humanistycznych. I to jest właśnie chyba to piękno odkrywanie, piękno badań. Dokładnie. I też bardzo taka estetyczna, ale też obrazowa metafora, bo gdy dziś jedziemy na jakieś egzotyczne wakacje, powiedzmy, nie tylko takie, żeby poleżeć gdzieś tam nad basenem czy na plaży, ale żeby poznać tą obcą kulturę, to mamy wrażenie, że trafiliśmy do innego świata i dopiero kiedy pobędziemy tam dłużej, poznamy tych ludzi, być może zaczniemy się z nimi komunikować w jakimś języku, zaczynamy dostrzegać sens w tej ich rzeczywistości, dostrzegać pewne niuanse. I podobnie jest też z badaniem przeszłości przez archeologów i również historyków. Najpierw patrząc na źródła, czy te teledetekcyjne, czy te pisane, wydaje nam się, no okej, wszystko jest tam oczywiste, wszystko jest tam zebrane, ale później zaczynamy dostrzegać te niuanse, dokonywać krytyki tego, z czym mamy do czynienia i okazuje się, że racjonalność tamtych ludzi była zupełnie odmienna od naszej. Co to daje nam? Nam daje to na przykład taką możliwość, że możemy zrobić krok wstecz i z tej odleglejszej perspektywy spojrzeć na naszą własną rzeczywistość, na te wszystkie oczywistości życia codziennego, które my bierzemy jako coś, co po prostu jest. Dokonać ich dekonstrukcji i zrozumieć, skąd biorą się różne nasze zachowania, skąd biorą się nasze poglądy i dzięki temu lepiej też samych siebie jesteśmy w stanie zrozumieć. I stąd ta metafora podróży jest tak istotna, bo żeby zrozumieć siebie, też musimy wykonać tę podróż, czy to w przestrzeni geograficznej, czy też w czasie. To jest też z jednej strony piękne, ale z drugiej strony jest pewnego rodzaju odpowiedzialnością, czyli pojawić się tutaj może pewnego rodzaju niepokój, czy ta moja interpretacja dotycząca, czy twoja interpretacja dotycząca przeszłości, tych kultur, które opisujesz, które no często są niepiśmienne, czy ona jest adekwatna, czy nie jest tylko wyobrażeniem. Właśnie, co to znaczy adekwatne? Tak jest. Jak wiesz doskonale, cechą naukowca powinno być to, że on powinien wątpić ciągle. Nauka nie jest niczym stałym, nauka jest dynamiczna. Tworzymy jakiś pogląd i on jest aktualny tu i teraz. Ta narracja jest aktualna tu i teraz. Do momentu, aż nie przyjdzie jakiś młodszy naukowiec, może nasz uczeń, i nie powie, ok, ale być może da się to inaczej wyjaśnić. I wtedy to nie jest atak na naszą osobę, to jest po prostu cecha nauki. Nauka powinna się zmieniać, powinna się doskonalić, nie powinna być statyczna, nie powinna stać w miejscu. I to jest też ta odpowiedzialność, żeby w pewnym momencie przyznać komuś rację, powiedzieć, twoje argumenty mnie przekonują. I dzięki temu też rozwijamy się jako naukowcy. No i tutaj mnie podprowadzasz pod taki cytat, który się pojawia w twojej książce, czy taka myśl, podmyśl, która się pojawia w twojej książce, gdzie piszesz, że częstokroć archeologiczne i historyczne teksty mówią dużo więcej o autorze i o epoce, w której on tworzy, niż są samą relacją ze stanu badań. Więc to, co mówię, jest w gruncie rzeczy taką informacją o tobie jako archeologu, jako badaczu przeszłości. No i pytanie jest,
Teraz skąd te zainteresowania i to przeniesienie się z czasów dawniejszych, średniowiecza, również wcześniejszych badań, w gruncie rzeczy na wiek XX, który się jako żywo z badaniami archeologicznymi nie kojarzy. Tak jest. Ten cytat, od razu muszę to powiedzieć, to jest taka inspiracja zaczerpnięta z historyczki poznańskiej, z profesor Ewy Domańskiej. Ona mniej więcej coś takiego wprost napisała i moim zdaniem to bardzo trafnie opisuje nasze narracje, to co piszemy, to co tworzymy w ramach naszych badań. I teraz o co w tym wszystkim chodzi? To jest inne pytanie. Kim jest Grzegorz Kiaszys w tym przypadku? No tak, to można przeczytać książkę i być może można wyciągnąć wnioski na tej podstawie. Kim jest każdy z nas? Kim jest naukowiec, który zajmuje się też innymi okresami, innymi zagadnieniami? Profesor Ewa Domańska użyła tego stwierdzenia w takim bardzo ugruntowanym metodologicznym kontekście. Otóż chodziło o to, że XVIII, XIX i XX-wieczna historia i później również archeologia miała takie tendencje obiektywistyczne, to znaczy archeolodzy czy historycy uznawali, że jak coś przebadali, to jest rozdział zamknięty, zostało na ten temat wszystko powiedziane i właściwie ta narracja, ten tekst ich są obiektywne. To jest oczywiście tylko jeden z aspektów tego, że w tekście możemy znaleźć również aspiracje archeologa, jego zainteresowania, pewne preferencje, jego talent, to w jaki sposób myśli, to w jaki sposób też przekazuje swoje myśli. Dostrzeżenie tej kwestii pokazuje, że te nasze narracje nie są obiektywistyczne, że równie wiele w nich jest tego pierwiastka związanego z naszą osobowością, z naszą tożsamością. To myślę Ewa Domańska chciała podkreślić. Ja powtórzyłem tę myśl również w tym sensie, żeby pokazać, że te moje książki to też tego rozdziału jak gdyby nie zamykają. I teraz przechodząc do tej drugiej części twojego pytania. Ja przeniosłem się na ten wiek XX, zająłem się badaniem i współczesnych konfliktów zbrojnych i pozostałości materialnych zimnej wojny, właśnie dlatego, że w pewnym momencie sobie pomyślałem, że skoro te metody, które stosujemy i nie chodzi mi tylko o metody badań terenowych, ale też o te sposoby interpretacji, ta cała metodologia, skoro to się sprawdza w odniesieniu do badania epok wcześniejszych, to dlaczego nie spróbować też nie sprawdzić, jak te metody będą działały w odniesieniu do XX-wiecznych reliktów materialnych. I wszystkie te historie, którymi się zająłem, to są takie historie właśnie z recyklingu, tak? Czyli idąc tym tropem tego cytatu, to są historie z recyklingu w tym sensie, że ktoś już o tym pisał, ktoś już tam był, ktoś już to badał i wtedy przychodzę ja i pomyślałem sobie, być może do tej historii da się dołożyć kolejną cegiełkę, w jaki sposób ją rozbudować, w jaki sposób pokazać szerszą perspektywę na te wydarzenia, na te miejsca, którymi się zajmuję. Bo jak doskonale wiesz, jako historyk, historia dzieje się na różne sposoby i pozostawia różne ślady. Dużo tych śladów mamy w dokumentach pisanych, w archiwach, które się odwiedza i poszukuje jakichś tam śladów w tych archiwach, ale mnóstwo też tych śladów znajduje się czy to w krajobrazie, czy w jakichś porzuconych budowlach, czy w miejscach. To jest ten drugi wymiar. Moim zdaniem w kontekście historii i archeologii XX-wiecznej to jest ten wymiar niedoceniany i właśnie ten wymiar chciałem wydobyć poprzez moje badania, zająć się nimi. I znowu wracamy do tego cytatu. To pokazuje, że ten mój sposób widzenia świata, patrzenia na ten świat poprzez pryzmat metod teledetekcyjnych i też współczesnej myśli humanistycznej powoduje, że do tych moich narracji wprowadzam też ten pierwiastek tych moich zainteresowań, inspiracji, które gdzieś tam z różnych miejsc czerpię. I mam też świadomość, że na pewno nie są to narracje obiektywne i na pewno można je dalej rozwijać. No to trochę takie prowokacyjne pytanie. Mówisz o tym, że to jest jakaś taka metoda recyklingu, czyli wchodzisz już w miejsca, które były rozpoznawane przez przedstawicieli innych nauk. I to rzeczywiście jest taka myśl, która się pojawia przy chociażby lekturze twojej książki. Tu po raz pierwszy pokazujemy okładkę, a to mówi Żołnierze Wolności, Grzegorz Kiaszys, archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce. I miałem taką refleksję, która mi się pojawiła.
Gdzie znajdujesz dla siebie miejsce, biorąc pod uwagę to, że te magazyny, że ta rzeczywistość zimnowojennych pozostałości była analizowana przez historyków wojskowości, przez antropologów kultury, przez socjologów też w odniesieniu do tej rzeczywistości społecznej, która się tam działa, przez historyków sztuki też, bo mamy pewnego rodzaju elementy, które się pojawiają. Więc gdzie jest miejsce dla archeologa konfliktów i gdzie jest miejsce dla Grzegorza? Ja nie wiem, czy powinienem to mówić, ale co mi tam powiem, to wszystko to, o czym powiedziałeś, zainteresowanie tymi miejscami, tymi historiami przedstawicieli innych dyscyplin spowodowało to, że tak naprawdę ja mam bardzo komfortową sytuację, gdy zaczynam te badania, ponieważ oni zrobili sporą część tej pracy za mnie, zrobili tę pracę u podstaw, pozbierali te wszystkie źródła. Oczywiście moja praca to jest też wkład w to, że ja przeprowadziłem jakieś analizy, zastosowałem te teledetekcyjne metody, to jest to nowum. Natomiast moim zdaniem każdą z tych historii da się później opowiedzieć w jakiejś innej konwencji, być może takiej konwencji, jakiej czasami oczekuje odbiorca. Czy to taki powszechny odbiorca, czy też odbiorca naukowy i wówczas korzystając z tej pracy wcześniej wykonanej. Oczywiście nie wszystko, co było wcześniej zrobione, było zrobione prawidłowo, czy uniknięto tam błędów. Ja też z pewnością nie uniknąłem jakichś błędów przy mojej pracy, ale można te właśnie źródła pozbierać i można dołożyć do nich jeszcze ten pierwiastek takiej wiedzy dotyczącej nie tylko epoki, ale też na przykład istotnym elementem na przykład były rozmowy i wywiady, które prowadziłem ze specjalistami z zakresu wojskowości, między innymi z ludźmi, którzy służyli na uzbrojeniu, które miałoby później przenosić broń jądrową. To byli też ludzie, którzy tworzyli różnego rodzaju mapy operacyjne dla frontu nadmorskiego i którzy doskonale te mapy czytali. Później okazało się, że tak naprawdę ta wiedza zaczerpnięta od tych specjalistów wojskowych, od tych emerytowanych oficerów, pozwala w nowy sposób odczytać te źródła, te mapy, także to, co znajduje w krajobrazie. Okazuje się, że żeby coś zobaczyć, trzeba najpierw mieć wiedzę, trzeba wiedzieć. Żeby coś widzieć, trzeba wiedzieć. Żeby coś dostrzec, żeby wzbogacić tę historię, po prostu trzeba najpierw coś tam do tej głowy wgrać i wtedy okazuje się, że rzecz, czy miejsce, koło którego ci różni specjaliści przechodzili wielokrotnie, ma jakąś dodatkową historię, dodatkowe znaczenie. Nie chcę się tutaj za bardzo zapętlać. Ale to jest bardzo ciekawe, bo to ty mówisz o tym, zresztą powołujesz się na pewien bardzo znamienny cytat w książce. Myślę tutaj o Annie McWilliams, profesorce pracującej w jednym z uniwersytetów szwedzkich. Młodej profesorce, to jest chyba 74. rocznik, która napisała coś takiego. Analizy archeologiczne z okresu zimnej wojny to badania metafory wytworzonej w ramach popularnej kultury, a także szczątków materialnych, często sprzecznych z tą metaforą. Mhm. Czyli w gruncie rzeczy ten recykling, to co jest i to co ty uważasz za niezwykle przydatne z punktu widzenia swoich badań, a więc pewnego rodzaju baza, z której korzystasz, to też jest środowisko, które wytworzyło pewnego rodzaju metaforę. I ty te metafory próbujesz zbadać, przekształcić. Ja chciałbym powiedzieć, znarratywizować, może skrytykować, ale to są takie mądre pojęcia. Od czego można zacząć, odpowiadając na to pytanie? To jest specyfika archeologii, tak? Która bada pozostałości materialne, ślady w krajobrazie działań ludzkich. Kiedy Churchill wykorzystał to stwierdzenie, to pojęcie żelaznej kurtyny, to ta żelazna kurtyna nie miała jeszcze fizycznej formy, prawda? Ona nigdy była... nie miała fizycznej formy, w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy tak, to była metafora, to było stwierdzenie dotyczące pojęcie, które opisywało podział świata, nowy podział świata po II wojnie światowej. Ale z czasem ta metafora zaczęła żyć własnym życiem, była tak obrazowa, tak przemówiła do wyobraźni ludzi, ale też wielkich tego świata, że tej formy materialnej zaczęła jednak nabierać, że na granicach zwaśnionych frakcji zaczęły powstawać różnego rodzaju instalacje, zaczęły powstawać znaki oznaczające tę granicę, zaczęły powstawać jakieś bunkry, jakieś schrony, jakieś zasieki. I wtedy ta granica uzyskała rzeczywistą, taką materialną formę. Tego typu badania też archeolodzy prowadzą.
tej właśnie żelaznej kurtyny, tej granicy, która powstała po II wojnie światowej. Natomiast później doszło mnóstwo innych instalacji, czy to wojskowych, czy to tych związanych z życiem cywilnym, tym codziennym, można powiedzieć. Powstały miejsca takie jak to, w którym się znajdujemy. Prawda? Bo oczywiście ja wiem, że geneza tego miejsca bierze się w 1945 roku i to był schron, ale później to miejsce było wykorzystywane w okresie zimnej wojny już do innych zupełnie celów. Zaczęły powstawać między innymi te magazyny broni jądrowej, które opisałem w mojej książce. Mhm. To wszystko to jest materializacja tej myśli, tej koncepcji, która w pewnym momencie się pojawiła. Ja nie mówię tylko u Churchilla, ale i u wielu innych władców tego świata. Ludzie, cywile... Nie tylko władców, bo zimna wojna to jest Orwell. No Orwell na przykład, tak? Orwell i te różne koncepcje, które on głosił, czyli okres pokoju, który się przeciąga w nieskończoność i który tak naprawdę nie jest pokojem, prawda? To jest ta idea zimnej wojny. Przynajmniej te definicje się też Orwellowi przypisuje. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że podczas gdy klasycznie bada się ten okres poprzez pryzmat właśnie dokumentów pisanych, to tym drugim jak gdyby elementem tej rzeczywistości są te ślady materialne, ta materializacja tej rzeczywistości. I tutaj docieramy do tego prowokującego aspektu, tej sprzeczności pomiędzy tym, że mamy definicję zimnej wojny, to pojęcie tego, że mamy zwaśnione strony, które ścigają się gdzieś tam w wyścigu zbrojeń czy w wyścigu kosmicznym, a z drugiej strony mamy tych cywili, którzy gdzieś tam w tej rzeczywistości funkcjonują i widzą pewną sprzeczność w tym postępowaniu. W wielu na przykład raportach CIA od lat 70., gdy czytam poglądy analityków amerykańskich, to tam często pojawia się na przykład stwierdzenie takie, że oni postrzegają wojnę nuklearną jako coś, co jest niemożliwe i są przekonani, że również i ta strona radziecka do tej wojny jak gdyby nie będzie zmierzać, że prawdopodobieństwo ataku, niesprowokowanego ataku ze strony bloku wschodniego, tego nuklearnego ataku jest wysoce niemożliwe. Od lat 70. w kółko w analizach różnych CIA pojawia się takie stwierdzenie, ale jednak obie strony grają w kotka i myszkę, ścigają się w tych zbrojeniach, produkują coraz lepszą broń i być może lepiej, że w tym kierunku poszedł ten wysiłek. Chociaż tutaj akurat tej sytuacji nie chcę oceniać, chcę tylko pokazać te sprzeczności i to, że czym innym są oficjalne deklaracje rządzących, a czym innym są te faktyczne, fizyczne pozostałości, one o czymś innym świadczą, często przeczą tym oficjalnym deklaracjom. Czyli jedno mówimy, drugie robimy i ten kontrast fajnie można pokazać, wykorzystując właśnie metody archeologiczne. I na tym zakończę ten wątek przydługi. Jeszcze przez chwilę, zanim przejdziemy do szczegółów związanych z książką, chciałem pozostać przy tym wątku autobiograficznym. Skoro ty mówisz o metaforze zimnej wojny, czy ty masz jakiś osobisty stosunek do metafory? No, żyłeś w końcówce zimnej wojny. Nie będziemy zdradzać, że tak powiem, roku urodzenia Grzegorza Kiarszysa. Pewnie najciekawi będą mogli to bez trudu odnaleźć. Ale czy ty jakoś jesteś w tym zakorzeniony? No skoro mówiłeś o tym osobistym aspekcie związanym z badaniami, czy to gdzieś jakoś w tobie jest? To tak naprawdę są wspomnienia z dzieciństwa, prawda? To są rzeczy, które być może też do końca nie były uświadomione, o których jak myślę, zaskakują mnie. Bo po pierwsze to była zupełnie... Może inaczej, zacznijmy od tego, że gdy myślę o tamtych czasach, o latach 80., które gdzieś tam utrwaliły się w mojej pamięci, to mam przed oczami późną jesień i deszcz. Nie wiem dlaczego, o wszystkich tych wydarzeniach w tamtych czasach, gdy myślę, kojarzy mi się właśnie z taką listopadową... Melancholijnie, tak. Melancholijną być może, ale też bardzo szarą pogodą i szarą rzeczywistością. I gdy o tym myślę teraz, już jako człowiek, który zajmuje się nauką, który czyta różne opracowania, to co mnie najbardziej zaskakuje, to jest właśnie to, że to była zupełnie inna rzeczywistość, zupełnie inna racjonalność. To był jak gdyby równoległy świat. To jest właśnie znowu ta metafora podróży. Ja nie tylko, żeby podróżować, muszę się przemieszczać w przestrzeni czy badać tę historię, ale wystarczy, że sięgnę pamięcią do okresu, który pamiętam właśnie z lat 80., żeby też doświadczyć swego rodzaju podróży i zaskakujących rzeczy. To jest
Pierwsza sprawa i później, to jest chyba też charakterystyczne dla mojego, ale też, no oczywiście twojego pokolenia, bo jesteśmy z tego samego pokolenia, to jest ten kontrast pomiędzy latami 80. i tym, jak później wszystko się zmieniło w latach 90. i jak nasza rzeczywistość wygląda obecnie. Gdy sobie myślimy o naszym dzieciństwie, wydaje nam się, że ono było stosunkowo niedawno, prawda? To jest chyba też cecha każdego człowieka, że ten upływający czas w pewnym momencie upłynnia się i my go nie dostrzegamy, ale wystarczy, że pomyślimy o tym, co się zmieniło, żeby zobaczyć, jak olbrzymi dystans, nie tylko czasowy, ale i mentalny, dzieli nas od tych czasów. Więc taki mam stosunek do tych czasów i myślę jeszcze, że na moje badania, to jest osobista też rzecz, bardzo mocno wpłynęły z lat 90. doniesienia o tym, że wbrew temu, co nam mówiono, w Polsce była broń jądrowa. I wtedy byłem zaskoczony, okej, w jaki sposób to stwierdzono. A po pewnym czasie, gdy zacząłem już pracować na uczelni, stwierdziłem, być może przyjrzę się miejscom, znajdę te miejsca, w których ta broń była. Być może pociągnę ten temat, w jakiś sposób go zgłębię i okazało się, że te miejsca są. Mało tego, można je badać archeologicznie. No to porozmawiajmy o tych właśnie miejscach. Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce. Głównie jest to książka skoncentrowana na trzech magazynach, a więc Podborsko, Brzeźnica, Kolonia i Templewo. I Templewo. 3000, 3001, 3002. Inaczej, tak? 3001, 3001, 3002 i 3003. Takie to były kryptonimy w ramach przedsięwzięcia, które nazywało się Wisła. Powiedz coś o tym, Grzegorz. Gdzie tutaj można zacząć? Może zacznijmy od tego, że to są takie miejsca, które one były opuszczone przez wojska radzieckie w październiku 1990 roku. Te obiekty, w ogóle ich historia zaczęła się w ten sposób, że to była realizacja szerzej zakrojonego planu. To znaczy najpierw Wojsko Polskie otrzymało uzbrojenie, które pozwalało na przenoszenie broni jądrowej. To, na początku to były systemy rakietowe. Mhm. Stworzono brygady rakiet operacyjno-taktycznych i dywizjony rakiet taktycznych. To oczywiście było wyposażenie radzieckie. Przeszkolono do tego odpowiednie oddziały i pododdziały do użycia tej broni. No i w drugim kroku, w drugim planie zaczęto tworzyć te magazyny broni jądrowej, żeby przechowywać w nich głowice na wypadek wojny, żeby nie trzeba było ich transportować gdzieś tam z obszarów odległych Związku Radzieckiego, bo jak wiadomo, logistyka zawsze była i nadal jest w wojsku wielkim problemem i właściwie powodzenie jakiejkolwiek operacji, to jest połowa sukcesu, to jest zapewnienie odpowiedniej logistyki. To były lata 60. W latach 60. podpisano takie uzgodnienie, że Polacy zbudują na podstawie planów dostarczonych przez Związek Radziecki te obiekty, po czym przekażą te obiekty w dzierżawę siłą Związku Radzieckiego i od tego momentu nie będą mieli tam wstępu do tych obiektów. Czy podobne obiekty były w innych krajach bloku? Tak jest. I mało tego, powstały w tym samym czasie, realizacja zresztą tego programu wojskowego była identyczna i w Niemczech Wschodnich, i w Czechosłowacji, również w Bułgarii i na Węgrzech. To wszystko odbyło się dokładnie według tego samego schematu, który miał polegać na tym, że wojska koalicjantów będą wyposażone w odpowiednie uzbrojenie, natomiast głowice na czas pokoju będą przechowywane w tych bazach radzieckich i dopiero na wypadek wojny zostaną przekazane sojusznikom, ale zostaną przekazane wraz z takimi pododdziałami radzieckimi, które miały systemy do dekodowania tych głowic, żeby można było je uzbroić, żeby można było je wykorzystać i przy okazji zdublowane systemy łączności po to, żeby sprawdzić, czy dowódca akurat powiedzmy tego dywizjonu mówi prawdę i faktycznie dostał rozkaz do startu, czy też po prostu jest to nieprawda. Czyli to pokazuje też, że zaufanie między sojusznikami nie było żadnego zaufania po prostu. Była pełna kontrola nad tym procesem przekazania i użycia głowic. Oczywiście były też w Polsce inne magazyny, były radzieckie magazyny broni jądrowej, były na przykład w Wiechlicach pod Szprotawą, jest takie lotnisko i tam taki wielki schron typu bazalt zbudowano gdzieś w latach 60., nie wiemy dokładnie kiedy, bo nie ma dokumentów żadnych w polskich archiwach na ten temat. On zresztą został zbudowany w tajemnicy przed polską stroną i Polacy się o tym dowiedzieli dopiero, gdy to lotnisko było opuszczone. Podobne obiekty były też w innych krajach bloku wschodniego, stąd wiemy, że funkcją tego obiektu była
było przechowywanie taktycznych broni, bomb jądrowych, które by były użyte właśnie podczas walk w Europie. Tego typu obiektów nie badałem z tego względu, że jak powiedziałem, żeby zinterpretować jakieś miejsce, żeby zrozumieć jego funkcję, trzeba mieć wiedzę na ten temat. I o ile te polskie, te obiekty, które miały zaopatrywać polskie siły zbrojne, do tego miałem podstawy wiedzy, to tutaj już musielibyśmy zastosować inną wiedzę dotyczącą lotnictwa, dotyczącą doktryny wykorzystania lotnictwa frontowego, tego, jakie funkcje miało ono spełniać. Ja się poruszałem tylko po można powiedzieć, powierzchni tego tematu i stąd akurat tym zagadnieniem się nie zająłem. Ale to jest też książka przynosząca pewnego rodzaju relacje z tego, jak to wyglądało, myślę o tych bazach i o broni jądrowej, która, czy głowicach, które były tam zgromadzone w kontekście właśnie tych szerokich planów inwazyjnych, czy też planów związanych z odporem, rzekłem, wrogiego ataku. Ale skoncentrowałeś się przede wszystkim na pokazaniu tego, czym były te magazyny. Jakbyś mógł w kilku zdaniach opisać, jak wyglądał, powiedzmy, jak to wygląda w Podborsku, co to jest za miejsce, co tam się znajduje, czy to tylko te wielkie przechowalnie głowic jądrowych, czy też jest wokół tego jakieś inne życie? Można powiedzieć, że tak naprawdę to były takie małe, zwykłe garnizony. Nie różniło ich wiele od innych garnizonów. Właściwie główną różnicą było to, że były tam magazyny przystosowane do przechowywania broni jądrowej. To była główna różnica. Ponadto jakichś tam większych różnic tam nie było, nie da się ich stwierdzić. Czyli jak gdyby funkcja wychodzi tutaj na plan pierwszy. No właśnie, ale oprócz tego, że właśnie kilka takich ciekawych wątków jest związanych z tymi obiektami. Pierwsza sprawa, taka z pogranicza historii szpiegowskich, wywiadowczych, dotyczy tego, że wszystkie te obiekty, a było ich 12 w całej Europie, 3 w Polsce, tak jak wspominałem, one wszystkie były wybudowane według tych samych zasad. Miały bardzo podobny plan przestrzenny, miały niemal identyczne obiekty, co spowodowało, że to była pięta Achillesowa tak naprawdę tych obiektów. To znaczy tyle, że znając funkcję jednego obiektu, można było bardzo łatwo rozpoznać funkcję tych pozostałych obiektów. Zresztą to jest też taki przykład, który ja podaję bardzo często na zajęciach ze studentami, mówiąc o tym, że musimy mieć klucz interpretacyjny. Żeby coś dostrzec, musimy coś wiedzieć. Prawda? Inaczej bez żadnej wiedzy, nawet najpiękniejsze, najbardziej wysoko rozdzielcze zdjęcie niczego nam nie powie. Opowiadam o tym w kontekście tego, że zarówno żeby rozpoznać jakieś grodzisko, budowlę megalityczną czy jakiś kurhan, trzeba mieć ten klucz interpretacyjny, ale tak samo jest też w przypadku tych obiektów z okresu XX wieku. Żeby wiedzieć, czym to jest, musimy wiedzieć najpierw, czego poszukujemy. Tutaj ten przykład znajduje swoją kontynuację właśnie w tej historii wywiadowczej. Otóż Amerykanie przez kilka lat fotografowali te obiekty, te magazyny broni jądrowej w Polsce i w ich raportach w kółko znajduje informację, że oni nie mają pojęcia, czym to jest, że oni bez przerwy powtarzają w raportach przez... To jeszcze pod koniec lat 60. Tak jest. Przez kilka lat, na początku lat 70. jeszcze stwierdzają, że nie mają żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek magazyny broni jądrowej są w Polsce czy w innych państwach bloku wschodniego. Przypuszczają, że mogą być tam, może być gdzieś jakaś broń ukryta, ale będzie jej bardzo niewiele. To pokazuje, że w tym momencie Amerykanie mają kilkanaście zdjęć wysokorozdzielczych, satelitarnych każdej z tych baz, a mimo to nie mają kompletnie pojęcia, co sfotografowali, co tam jest. I później ta historia kończy się w taki sposób, że pojawia się po kilku latach raport, w którym już jest wprost napisane, to są magazyny broni jądrowej i jest mowa o tym, co zaobserwowano w terenie. To 79 rok chyba. 79 rok to jest jeden z raportów, w którym pojawia się mapa. Nawet. Pojawia się mapa. Ktoś zaspał, nie ocenzurował tej mapy w odtajnionym raporcie i ona faktycznie tam jest i pokazuje wszystkie magazyny, które były na terenie bloku wschodniego. Natomiast rozpoznanie, identyfikacja tych obiektów jest wcześniejsza, bo to jest bodajże 71 rok, a więc ponad 2 lata po przekazaniu, czy 72, więc 2 lata po przekazaniu już do użytku tych magazynów. Te magazyny już wtedy funkcjonowały. Te informacje zawarte w tym raporcie, tym pierwszym raporcie, który mówi o funkcji tych obiektów, opowiadają między innymi o tym, co zaobserwowano tam.
Czyli, że zaobserwowano na przykład żołnierzy w mundurach radzieckich, że strażnicy posługują się tylko rosyjskim językiem, że pojazdy są z oznaczeniami rosyjskimi, że są tam też pojazdy z zabudową taką izotermiczną do przewożenia broni jądrowej i że w ogóle wygląda to na obiekt, który już długotrwale funkcjonuje. I to z kolei prowadzi nas do wniosku, że tego typu obserwacji, tego typu wniosków nie da się przeprowadzić z kosmosu. W tamtym czasie nie było technologii, która pozwalałaby nam podsłuchać tych żołnierzy, czy zidentyfikować im mundury, ba, te zdjęcia satelitarne z tamtych czasów są stosunkowo niewyraźne, tak jest. I nawet tej ciężarówki z zabudową izotermiczną nie dałoby się odróżnić od ciężarówki, która miała jakąś tam zabudowę z radiostacją. To prowadzi do wniosku, że gdy już te 12 miejsc tajemniczych to CIA zebrało i nadal nikt nie wiedział, czym one są, po prostu wykorzystano agenta w terenie, który gdzieś tam poszedł w pobliże bazy. Identyfikacja jednego pozwalała na zidentyfikowanie pozostałych. Tak jest, czyli tak jak często to powtarzam, rozpadła się cała historia, cały ten tajny plan rozpadł się w jednym momencie jak domek z kart. On opowiada nie tylko, ten przykład opowiada nie tylko tak naprawdę o tej anegdocie wywiadowczej, ale pokazuje też, że można to przenieść na grunt archeologii czy historii, prawda? I pokazuje rolę wiedzy, klucza interpretacyjnego w naszym rozumieniu świata. Tak, a z drugiej strony pokazuje, że bez wejścia w ziemię łopatą będziemy wiedzieć bardzo mało, dlatego potrzebny jest w przypadku tego zimnowojennego konfliktu człowiek, agent, który pójdzie, zobaczy i zda relację, że to tak właśnie wygląda. Tak jest i wtedy znamy wyjaśnienie. Ale ty zmierzałeś w tym swoim pytaniu też do tego, do tych garnizonów, tak. Do życia codziennego w tych garnizonach, tego, kto tam mieszkał. W książce nie ma tego zdjęcia, ale gdzieś podczas jednego ze swoich wykładów pokazywałeś zdjęcie chłopców z jednego z garnizonów, co od razu, tak powiem, nasuwa pytanie o to, ile ci mieszkańcy wiedzieli o tym, w jakim otoczeniu się znajdują i co się znajduje w tych magazynach. Te dzieciaki, kobiety, które, żony tych żołnierzy. Ja myślę, że wiedzieli wszystko, co mieli wiedzieć. Tam raczej nie mogło być tajemnic w rodzinie. I przyjmowali to po prostu jako normalną pracę. Tutaj muszę zacząć znowu wrócić do tej kwestii tożsamościowej związanej z przeszłością, z historią, z tymi bazami jądrowymi. Otóż te zdjęcia w większości, które mam w książce, one pochodzą, mam je od osoby, która pracuje w Podborsku, w muzeum, to jest Muzeum Zimnej Wojny, obiekt 3001, obiekt, który można odwiedzić, który jest otwarty zazwyczaj przez 2 dni w tygodniu, czasami trochę dłużej, obiekt, który się doskonale zachował. Gdy pierwszy raz tam przyjechałem, poznałem regionalistów, którzy zajmują się tym obiektem, którzy współpracują z muzeum i tam była taka osoba, Mieczysław Żuk, którego poznałem, który zrobił coś, co tak naprawdę robią dziś, to jest nowy nurt i robią to na przykład antropolodzy kulturowi, to jest prowadzenie badań antropologicznych przez internet, między innymi badanie forów, wypowiedzi różnych grup społecznych, różnych grup etnicznych czasami i próba wyciągnięcia jakichś dodatkowych informacji. Więc Mieczysław, jako już taki świadomy regionalista, zrobił taką rzecz, że po prostu odnalazł fora żołnierzy, weteranów, którzy służyli w północnej grupie wojsk radzieckich w Polsce. I między innymi odnalazł też ludzi po numerze jednostki, którzy byli w Podborsku. Głównie są to jacyś albo oficerowie, albo po prostu zwykli żołnierze, którzy odbywali tam służbę zasadniczą i ci ludzie często wrzucają zdjęcia właśnie na tych forach. On zresztą przedstawił się, kim jest, on jest sam emerytowanym wojskowym. No i stamtąd zaczerpnął mnóstwo informacji, z którymi się ze mną podzielił. Otwarcie mówią o tym, co robią? Tak jest, ale tutaj też jest kwestia tego, skąd ci ludzie pochodzą, gdzie znaleźli się po upadku Związku Radzieckiego. Więc jeżeli to są ludzie, którzy pochodzą czy tam z Białorusi, czy z Ukrainy na przykład, czy z tych innych republik, które powiedzmy względną jakąś tam autonomię uzyskały po upadku Związku Radzieckiego, to oni mówią o tym otwarcie.
Natomiast jeśli chodzi o Rosjan, no to dla nich to jest tajemnica i tutaj jest to większy problem. Ale gdy właśnie dostałem te źródła, te linki, zacząłem sam czytać te informacje, to niezwykle wzbogaciło całą tę wiedzę o tych obiektach, o życiu codziennym, które tam się odbywało. Bo są tam wspomnienia też bardzo często dzieci, osób już dziś dorosłych, które w tamtych czasach były dziećmi, które przebywały z rodzicami, bo ojciec był oficerem, przebywał w tej bazie. I są tam takie wspomnienia dotyczące tego, kto był na przykład kierowcą autobusu, który woził ich do szkoły codziennie. Później są wspomnienia, że ten sam kierowca też obsługiwał projektor filmowy, jakie bajki leciały w kinie, które znajdowało się w bazie. Więc tego typu historie też również się tam znajdują. Są też takie historie, gdzie żołnierze służby zasadniczej dzielą się takimi swoimi wspomnieniami z służby w tych bazach. Oni nie mogli opuszczać tych baz, tak jak to bywało z innymi garnizonami. Zazwyczaj wyjeżdżali z tej bazy jeden, dwa razy do roku z jakimś tam oficerem politycznym, byli ciągle pod nadzorem, no bo to, co robili tam, było wielką tajemnicą, większą niż w innych radzieckich garnizonach. Więc wspominają, że służba była nudna, męcząca, że w nocy goniono ich do okopów i mieli bronić bazy przed teoretycznym jakimś atakiem, desantem wojsk, wojsk NATO na przykład, więc tego typu historie się tam pojawiają. Pojawiają się też historie tego, że w kółko chodzili wokół tej bazy i że ich jako żołnierzy służby zasadniczej nie wpuszczano do wnętrza strefy zamkniętej, gdzie były te głowice. Do tego stopnia to jest taka ciekawa historia, że zdarza się, że do Podbolska później przyjeżdżają ludzie, którzy służyli w tej bazie, wchodzą, żeby zobaczyć, czego nie widzieli. Wchodzą do schronu i mówią: Jestem tu pierwszy raz, dopiero pierwszy raz w życiu widzę miejsce, którego przez tyle lat pilnowałem. Często zdarzało się, że nawet kierowcy, którzy mieli te głowice transportować, nie wiedzieli, jak wnętrze tego magazynu wygląda, bo do magazynu wchodzili tylko oficerowie i podoficerowie. Oni zresztą znali wszystkie procedury. No i druga sprawa, bardzo istotne było utrzymanie odpowiednich warunków, odpowiedniej atmosfery we wnętrzu tego schronu. Tam nie mogło być zbyt dużo wilgoci, temperatura nie mogła się wahać, więc ten schron był nieustannie zamknięty. Jak się tam wchodziło, od razu zamykało się takie szczelne wrota i stąd też poza tym elementem tej ściśle tajnej historii nie było wstępu też dla zwykłych żołnierzy. Tych historii jest zresztą cała masa na zdjęciach. Na przykład można na zdjęciach wykonanych przez oficerów można zobaczyć jakieś świętowanie karnawału przebranych nie tylko mężczyzn, ale i kobiety, jakieś dzieci. To jest życie. Tak jest, ale to jest interesujące spostrzeżenie, że właściwie na każdym zdjęciu gdzieś tam dzieciaki się kręcą z bazy. Są święta 1 maja czy inne święta, które wtedy świętowano i zawsze są dzieciaki, zawsze to jest w jakiejś tam asyście wojskowej. Nawet podczas defilad wojskowych również te dzieci gdzieś tam w tle można dostrzec. A takim ciekawym spostrzeżeniem, na które właśnie Mieczysław Żuk też zwrócił moją uwagę, ciekawym z punktu widzenia też archeologa jest to, że gdy już udało się odtworzyć te plany tych baz na podstawie i zobrazowań satelitarnych i skanowania laserowego, okazało się, że strefa, w której mieszkali oficerowie i ich rodziny, była oddzielona od strefy koszarowej takim płotem, wysokim drewnianym płotem. Co interesujące, zarówno w Podbolsku, jak i w Templewie, jak i w Brzeźnicy Kolonii, w bardzo krótkim czasie, gdy tylko tam Rosjanie się wprowadzili, oni ten płot budowali w tym samym miejscu. Można by powiedzieć, ok, żeby dzieci zabezpieczyć, żeby nikt tam nie przychodził, ale problem w tym, że tam była furtka w tych drzwiach i ona, furtka w tym płocie, ona nigdy nie była zamknięta. Chodziło najprawdopodobniej o coś innego, chodziło o oddzielenie czasu pracy i tej przestrzeni pracy w tym garnizonie, który był obok, od tego czasu rodzinnego, tego, który spędza się z rodziną. I znowu, to jest ślad materialny, zachowany w przestrzeni, na zdjęciach czy na skanowaniu, ale ślad, który mówi nam o życiu codziennym tych ludzi. Gdy dzisiaj na przykład wejdziemy do lasu, gdzie stały w Podborsku budynki rodzin podoficerskich, bo te budynki były troszeczkę później zbudowane, okazało się, że więcej podoficerów tam trzeba, troszeczkę niższy standard te budynki miały, to dziś oczywiście te budynki są zburzone, ale wokół nich na przykład rosną róże, czy są też drzewa owocowe,
czy też były jakieś ogródki kwiatowe, to wszystko było zakładane przez żony tych podoficerów i oficerów, żeby zmienić przestrzeń, żeby stworzyć taką namiastkę życia w pokoju, życia cywilnego właśnie we wnętrzu tej bazy. Uśmiecham się, bo oczywiście ta twoja wypowiedź niezwykle ciekawa o życiu codziennym w bazie pokazuje, że właściwie nie istnieje granica pomiędzy historią i archeologią konfliktów, ale czy w ogóle pomiędzy historią i archeologią korzystamy z tych samych metod, myślimy o przeszłości w ten sam sposób, więc nie dziwię się też takiej częstej twojej irytacji dotyczącej tego, czym ty się zajmujesz, czy historią, czy archeologią. To myślę, że jest taka wypowiedź, która pokazuje, że tutaj konfliktu nie ma, że to jest jedno i to samo. Grzegorz, będziemy powoli zmierzać do końca. Dwa pytania. Pierwsze dotyczące tego, co pozostało z tych baz. O Podborsku mówisz, że jest udostępniane. Czy pozostałe dwa miejsca też są w taki sam sposób zagospodarowane jak Podborsko? To znaczy musimy uściślić, jeśli chodzi o Podborsko, to tam udostępniane są te schrony, które można zobaczyć. Natomiast w miejscu, gdzie były koszary, gdzie był garnizon, to teraz jest areszt śledczy. I tam nikomu nie życzę, żeby odwiedził akurat to miejsce. Natomiast zachęcam do odwiedzin Muzeum w Podborsku. Jeżeli chodzi o rzeźnicę Kolonii i Templewo, to są miejsca, które są częściowo zburzone, opuszczone, wyrabowane. Jeśli chodzi o Templewo na przykład, tam był w pewnym momencie taki pomysł. Władze lokalne chciały zrobić tam muzeum, zagospodarować ten teren, ale zanim podjęto kroki w tym kierunku, no to już niestety ten obiekt był wyrabowany i on się za bardzo nie nadawał do zagospodarowania. Dla mnie te wszystkie miejsca są interesujące. Jedno tylko jest zagospodarowane, chronione, tak jak powiedziałem, pozostałe dwa to są po prostu miejsca w lesie, gdzie można sobie pójść, zobaczyć. Miejsca, które mają taki postapokaliptyczny klimat. Jeszcze nawiązując do tej tożsamości, w niektórych schronach pojawiają się graffiti, takie wymowne graffiti, które nawiązują do tematu zimnej wojny. To też jest interesujący aspekt tego. No, archeolodzy, jeśli myślą o przeszłości, na przykład o epoce kamienia, myślą o sztuce naskalnej, tak? Tutaj mamy sztukę naskalną XX i XXI wieku. Czyli malowidła z Lascaux w Podborsku. Tak jest, dokładnie tak. Jest zresztą takie graffiti Banksego, gdzie osoba pracująca tak czyści malowidła z Lascaux, więc mam nadzieję, że tam nikt tego nie usunie. Te miejsca są też niebezpieczne, tak? Jeśli one nie są dostępnione, przygotowane dla zwiedzających, więc od czasu do czasu zdarzają się dwóch wypadki. Bezpiecznie nie wejdziemy, myślę tutaj o... Tak, jeśli nie wiemy, co robimy, to bym raczej mówił, że trzeba być bardzo ostrożnym, wchodząc w tamte miejsca, ale sam krajobraz, otoczenie, te relikty też dają dużo do myślenia i też są bardzo inspirujące. Czyli nie jest tak, że w tych badaniach sięgam tylko do miejsc najlepiej zachowanych, bo najwięcej mogą powiedzieć, ale sięgam też do tych miejsc zniszczonych, opuszczonych, zagubionych. Jest takie wspomnienie napisane przez jednego z żołnierzy, który służył w Templewie, który po latach przyjechał tam w tamte tereny i po prostu na tym jednym z tych forów napisał, że długo jechał przez las, zgubił drogę, tę drogę wskazał mu leśniczy, w końcu ją znalazł, tam gdzie było miasteczko, dziś rośnie las, nie ma nawet ruin. I koniec, tak? Kontynuacja. Czy zamierzasz dalej prowadzić badania w odniesieniu do archeologii konfliktów zimnowojennych? Jak najbardziej, przy czym pojawiło się kilka nowych miejsc, może niekoniecznie związanych z bronią jądrową, ale takich, które są historiami z recyklingu i które można by było powiedzieć w nowy sposób, właśnie między innymi wykorzystując całą tę metodologię archeologiczną, nie tylko metody i metodykę, ale i sposoby wnioskowania, plus myślę, że do jednego z tych miejsc wkrótce też wrócę, do jednej z tych baz, bo mam taki pomysł na pewne analizy, które można tam przeprowadzić i dowiedzieć się czegoś więcej o ludziach, którzy w tym miejscu służyli. Ale na razie nie będę zdradzał, co chcę tam zrobić, bo muszę też skonsultować te moje pomysły z ekspertami z innych dyscyplin, żeby dowiedzieć się, czy one w ogóle są realistyczne. Ale chcesz pozostać w tym nurcie badawczym? Jak najbardziej. Dobrze, w takim razie życzymy dalszych sukcesów, jeśli chodzi o badania archeologiczne. Nietypowe, ale jak się okazuje, wcale nie aż tak nietypowe. Polecam Państwu książkę Grzegorza Kierszysa, Tomowi Żołnierze Wolności, Archeologia magazynów broni jądrowej w Polsce.
Dziękuję Ci, Grzegorzu, za tę bardzo ciekawą rozmowę. No i polecam oczywiście Państwu Galerię Wystaw Tematycznych Podziemne Trasy Szczecina. Dziękujemy serdecznie za ugoszczenie nas w tym fantastycznym miejscu. Robi się coraz zimniej, bo zimna wojna i konflikty, ale tutaj można zobaczyć wystawę nie tylko dotyczącą zimnej wojny, ale również II wojny światowej, również rzeczywistości PRL-owskiej, więc bardzo serdecznie Państwa zachęcam. Ja również dziękuję za rozmowę i co, myślę, że teraz udamy się na zwiedzanie tego miejsca, tak? Bardzo chętnie.